Nie no, masakra. Ja słyszałem, że tam bossowie są cholernie ciężcy. Ja nie mam nerwów do takich gier. Nie no, mordo. Tam ponoć nie ma checkpointów. Ja mam przechodzić całą grę od nowa w momencie śmierci? Przecież ta gra nie ma fabuły. I co, mam tylko chodzić i zabijać potwory? Przecież na taką grę to trzeba mieć mnóstwo czasu. Ja chodzę do roboty i chcę się zrelaksować po 8 godzinach pracy, a nie wkurwiać. Tak, to najczęstsze odpowiedzi, które usłyszymy od osób, które nie spróbowały swoich sił w grach od firmy From Software. Wiem, zdaję sobie sprawę, że są inne tytuły, które wzorowały się na twórcach Demon's Souls, jednak w tym materiale poruszymy kwestie bardziej mainstreamowe, czyli Demon's Souls, które wyszło na PS3 i PS5, serię Dark Souls oraz Bloodborne. Gdzie Sekiro? Nie ma Sekiro, gra mi nie podeszła klimatycznie i chyba też mechanicznie. Ale nie uważam, że to zła gra, po prostu byłem w połowie gry i uważam, że nie byłoby to rzetelne z mojej strony, bym się wypowiadał na temat tej gry. Materiał kieruje głównie do osób nieprzekonanych, ale również do tych pieprzonych fanatyków, którzy każdy materiał o Soulsach na YouTubku obejrzą z miłą chęcią i do nich zaliczam się również ja. Często spotykałem się z powyższymi opiniami i sam również z nich korzystałem. Ja z kolei uważałem, że ta gra ponoć jest zbyt trudna, więc wolę się nie denerwować i silić się, by ją przejść, bo nie jestem hardkorowym graczem. Tak naprawdę po prostu przechodziłem tytuły na Easy Mod lub Normal, by tylko poznać fabułę, więc pewnie stąd moja ocena takowych gier. A czym są gry typu Souls-like? Jak pewnie spostrzegliście, to gry wywodzące się od tytułu Demon's Souls, dostępnym wyłącznie na konsole PS3. By następnie From Software wypuściło kolejną grę pod tytułem Dark Souls. A więc, że obie gry mają Souls w nazwie, to wiecie już dlaczego nazwa Souls-like. A dlaczego zrobił się z tego gatunek gry? Ponieważ wyróżniała się ona kilkoma mechanizmami. Wąskie korytarzyki, za którymi czyhają wrogowie, które jak w jumpscarach potrafią cię wystraszyć. Zbierane dusze z pokonanych przeciwników mogą zostać wymienione na uzupełnienie ekwipunku lub rozwinięcie naszej postaci o określone atrybuty. Jednak w momencie śmierci tracimy uzyskane dusze, chyba że zdążymy dotrzeć do miejsca, w którym umarliśmy. To wtedy mamy szansę je odebrać. Jednak kiedy tam dotrzemy i znów nas zabiją, a my nie zdążymy zabrać tych dusz, to niestety przepadają na dobre. Także po każdej śmierci mamy tylko jedną szansę na odzyskanie tychże dusz. Gra posiada checkpointy, ale są one bardziej odległe od tego, co oferują nam obecne gry, sejwując praktycznie każde nasze 10 sekund gry. Po śmierci odradzamy się w checkpointie, ale również odradzają się nasi przeciwnicy, nie licząc bossów. Oni umierają na dobre. Bossowie. W momencie śmierci naszej postaci zaczynamy od ostatniego checkpointu, który wymusza na nas kolejne spotkanie z wrogami, na których trafiliśmy w drodze do bossa. Odblokowywanie skrótów, które ułatwiają nam szybsze dotarcie do bossa w przypadku naszej śmierci. Gra nie posiada pauzy. Gra nie posiada poziomu trudności. I te creepy śmianie się w dialogach. Jeśli przestraszyły Was wymienione cechy gry i już zamierzacie pożegnać się z moim materiałem, to od razu Was uspokajam. Na powyższe niedogodności znajdujemy sposoby. I tak oto, jeśli obawiamy się przeciwników, którzy mogą nas zaskoczyć z różnych zakamarków, to wystarczy, że włączymy tryb Photo Mode. Wtedy możemy zobaczyć, czy za rogiem nie czyha na nas wróg, który marzy nam popsuć zabawę. Dodatkowo w trybie Photo Mode likwidujemy również problem z brakiem pauzy, ponieważ ten tryb zatrzymuje naszą grę. Także jeśli chcemy zrobić sobie przerwę, to wybieramy powyższy tryb zdjęciowy, a następnie odchodzimy w spokoju od komputera czy konsoli. Kolejna kwestia, którą możemy załatwić dwa w jednym, to szybkie przemieszczanie się i omijanie przeciwników.
Jeśli umrzemy i będziemy chcieli odzyskać nasze stracone dusze, to nie musimy ponownie walczyć z przeciwnikami, wystarczy po prostu sprintem pobiec do miejsca, w którym ponieśliśmy śmierć, zabrać szybko duszę i uciec do bezpiecznego miejsca. Przeciwnicy gonią nas tylko do określonego miejsca, także nie ma obaw. Tak samo jest z dostaniem się do bossa w momencie śmierci. Nie musimy kolejny raz pokonywać wszystkich przeciwników, którzy stoją nam na drodze do bossa. Wystarczy umiejętnie czmychnąć pomiędzy nimi i zacząć nawalankę z naszym bosiakiem. Dodatkowo sprawę załatwiają odblokowane skróty. Także jeśli obawiacie się, że tracicie czas nawalając cały czas ten sam poziom, to bez obaw. Skrót najczęściej znajdujemy w przedostatniej fazie danego etapu. Po otworzeniu bramy czy jakiegoś ukrytego przejścia okazuje się, że prowadzi nas on do naszego checkpointu. Jednak trzeba zaznaczyć, że jeśli boss jest za dobry, to musimy trochę wyfarmić duszę w celu rozbudowania postaci. Na takim poziomie, by boss nie był dla nas wyzwaniem nie do zrobienia. Tak przypominając, dusze to nasza waluta w grze. A jak się farmi dusze? Banalnie. Odradzamy się z checkpointu, zabijamy przeciwników na określonym etapie, jak już czujemy, że mamy bardzo dużo punktów i boimy się ich stracić, to wracamy do checkpointu i rozbudowujemy naszą postać. Ogólnie to, w jaki najłatwiejszy sposób farmi się nasze zdobyte punkty, powie wam YouTube. Filmów i przykładów, w których gracze chwalą się sposobami, jest cała masa i czasami człowiek chwyta się za głowę, że twórcy pozwolili na coś takiego. No bo właśnie, gra ma również glitche, exploity oraz całą masę innych błędów, które wykorzystujemy na naszą korzyść, albo żeby farmić punkty, albo żeby ubić bossa bez żadnego przemęczenia. Z farmieniem punktów przypomina mi się glitch ze schowkiem w Bloodborne. Jeśli chodzi o bossów, to walka z bestią kleryka lub pająkiem w Demon Souls, nie wspominając już o ostatnim bossie. No ale wróćmy do początku materiału, w którym wspomniałem o opiniach graczy, którzy nie przekonali się do gry. Zacznijmy od pierwszego. Trudni bossowie. Po pierwsze, to nie wszyscy bossowie z pozoru są bardzo trudni. Gracz, który pierwszy raz spotyka się z bossem, odnosi mylne wrażenie, ponieważ po śmierci postaci, którą gramy, znów musimy od nowa zabijać te wszystkie potwory, by dostać się do bossa. A jak wspomniałem wcześniej, nie musimy. Możemy wyłączyć grę. Nie dość, że są banalne sposoby na ubicie bossa bez większego wysiłku, możemy również sami obrać takową taktykę, ucząc się ruchów bossa po przykładowej 10 porażce. Jeśli jednak uważacie, że to przesada, by pokonywać bossa męcząc się z nim po raz 10, bo powinniśmy wykonać kilka ciosów, 3 quick time eventy i pokonać takowego dziada, to w tym miejscu możemy się pożegnać i odsyłam was do łatwiejszych gier takich jak Assassin's Creed. Ale jeśli jednak zostaliście i oglądacie dalej, to muszę wam przyznać, że sam za pierwszym razem biłem głową w mur, głowiąc się, jak zabić tego gnoja. Poddałem się, wyłączyłem grę, jednak po 10 minutach uległem. Odpaliłem YouTube'a i sprawdziłem, jak zabić bossa, z którym miałem problem. Włączam grę, walczę jeszcze raz z nim i dalej mnie zabija. I tak kilka razy, aż w końcu się udało. Pierwszy boss w grze Souls-like pokonany. To było tak niesamowite uczucie, przed walką czułem lekkie zrezygnowanie, że raczej pożegnam się z tym tytułem, jednak po pokonaniu bossa dostałem takiego zastrzyku energii, że już od gry nie odszedłem. Co gorsza, uzależniłem się od niej bardziej niż od jakiegoś MMO. Pokonanie bossa w grze tego typu to jak utrata dziewictwa. Dostajesz niesamowitej pewności siebie i wiesz, że zaraz przejdziesz całą grę, do momentu kiedy trafiasz na kolejnego bossa i głowisz się, jak go pokonać. Kolejną ze strategii na pokonanie bossa to cheezowanie. Czym jest te cheezowanie? Najprościej mówiąc, to znalezienie błędnego zachowania sztucznej inteligencji naszego przeciwnika, a przykładowo mówiąc, to znalezienie u naszego bossa zachowania podczas poruszania się, które pozwoli nam na zablokowanie go i zabicie go z bezpiecznego miejsca. Czy to uczciwe? Nie do końca, bo tracimy poprzez to faktyczną zabawę z prawdziwej potyczki z bossem. Ale ja sam korzystam z cheezowania za pierwszym razem, kiedy przechodzę grę, a jako że nie możemy wybierać poziomu trudności, to dla mnie tak zwany tryb easy. Kolejną strategią na ubicie bossa to wcześniej wspomniane farmienie punktów. Jest to oczywiście czasochłonne, więc jeśli zależy wam na czasie, by przejść szybciej grę, to chyba lepszym sposobem będzie skorzystanie z cheezowania. No i co?
nie taki boss straszny, jak go malują, więc nie ma czego się bać. Brak checkpointów. Checkpointy są, ale musimy je sami znaleźć. Dodatkowo są one rozlokowane w większych dystansach, które musimy przejść, dlatego ich liczba w całej grze jest ograniczona. Trzeba również zaznaczyć, że zależnie od określonej produkcji gier studia From Software, owe checkpointy różnią się od siebie. I tak. W Demon's Souls mamy klince, taki wbity miecz w kamień. W Dark Souls są ogniska. A w Bloodborne latarnie. Za pomocą wszystkich checkpointów możemy ulepszać naszą postać od razu, jak na przykład w ogniskach w Dark Souls, lub dostać się do określonych miejsc, w których na spokojnie możemy zakupić ekwipunek i upgrade'ować postać. Jeśli obawiacie się, że kiedy już trafiliście do bossa, będziecie musieli od nowa przechodzić to wszystko od pewnego etapu, to po prostu biegnijcie prosto do bossa, nie zatrzymujcie się na potworach, które chcą was zabić. Jeśli będzie jakieś zwarcie z przeciwnikiem, to wykonujcie unik i uciekajcie do momentu, aż traficie do bossa. Cała logika. Brak fabuły. Faktycznie można powiedzieć, że gra nie posiada fabuły oprócz głównego celu w grze, czyli uratuj lub uwolnij świat przed złem. Oczywiście gra posiada swój lore i kreuje w ten sposób klimatyczny pokazany świat, ale nie jest on fabułą. Przeszedłem tylko Dark Souls, Demon Souls oraz Bloodborne i czy brakowało mi fabuły? Ani trochę. A czy przydałaby się fabuła w tych grach? Myślę, że na pewno bardziej by to pomogło, niż by zaszkodziło. Weźmy taki przykład. W pierwszym Devil May Cry fabuła niby była, ale była tak sztampowa i zrobiona na skróty, że w ogóle na nią nie zwracałem uwagi. Ponieważ gra była po prostu świetna i bardziej interesowała mnie naparzanka z bossami, odblokowywanie umiejętności oraz broni, niż faktyczny wątek fabularny. Jeśli interesuje was gra tylko pod kątem fabularnym, a nie rozgrywkowym, to faktycznie w tym aspekcie was nie przekonam. Przepraszam. No i ostatni aspekt. Brak czasu. Człowiek wraca zmęczony po robocie do domu, chce coś zjeść, odpalić konsolę tudzież PC i się zrelaksować. Jako że doba ma tylko 24 godziny, to czas na granie przy dniu roboczym starcza na maksymalnie 4-5 godzin, jeśli porzucimy wszystkie nasze obowiązki. Jak wspomniałem wcześniej, grę da się przejść na różne sposoby i strategie, więc właśnie jeden z tych aspektów czyni tą grę wyjątkową. Takiego Bloodborne'a możesz przejść w 10 godzin, a możesz nawet w 30, jeśli chcesz wszystko wymaksować. A i są tacy, co przechodzą całą grę w 30 minut. Więc porównując tą grę do Assassina lub innego akcyjniaka przygodowego, to czasowo nie różni się to za bardzo. To nie są gry, które nie mają końca. Tak jak reszta, mają swój główny wątek oraz zadania poboczne. I tyle. Zresztą, aspekt czasu nie jest istotny w momencie, w którym wkręcamy się w grę. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to ciekawi was pewnie, od którego Souls-like'a warto zacząć. Ja zacząłem od Bloodborne'a, który przez niektórych nazywany jest tą trudniejszą grą. Z kolei w moim przypadku, kiedy po Bloodborne'ie zacząłem grać w Dark Souls, grało mi się trudniej niż w Bloodborne'ie, więc prawdopodobnie jest to kwestia przyzwyczajenia do określonych mechanik gry. W Bloodborne'ie mamy walkę w zwarciu i jedyną ochroną przed atakami przeciwnika są uniki. Z kolei Dark Souls używamy tarczy oraz wykorzystujemy magię lub łuk na odległość. Tak, w Bloodborne używamy broni palnej, ale nie jest ona tak OP jak magia w Dark Soulsach oraz Demon Soulsach. A, bo zapomniałem, Demon Soulsy mają chyba nawet tą samą mechanikę co Dark Soulsy, także za bardzo nie różnią się od siebie. Ale jeśli nie posiadacie konsoli PS3 lub PS5, to w Demon Souls nie zagracie. No, w Bloodborne'a w sumie też nie, ale ponoć plotki krążą, że mają wydać wersję na PC. Więc precyzując, żeby zagrać w Bloodborne'a, trzeba posiadać konsolę PS4 lub PS5. W Demon's Souls trzeba posiadać konsolę PS3 lub PS5. Dark Souls 1, 2, 3 możecie grać na PC oraz konsolach Xbox i PlayStation. Moim faworytem i grą, która zostanie w moim serduszku, to Bloodborne. Uwielbiam klimat tej gry i pewnie nie raz zamieszczę tu materiał ze świata tej produkcji. Demon's Souls i Dark Souls oceniam na równi. Sekiro, jak wspomniałem wcześniej, nie chcę oceniać, bo skończyłem w połowie gry i po części zatrzymałem się na jakimś bossie, a po części jakoś nie ciągnęło mnie do tej gry. Ale opinia jak dupa, każdy ma swoją. A wy jaką macie? W sensie, nie wysyłajcie mi swoich zdjęć 4 liter, tylko zostawcie komentarz pod filmem, która gra skradła wasze serduszko. Trzymajcie się i do następnego.